Witam Was w kolejnym odcinku Przygód Latającego Czarodzieja. Fajnie, że tu jesteście, bo to będzie ciekawy odcinek. Mówicie, że wieje? No to zobaczycie za chwilę. Będzie bardzo przygodowo. No ale co? No może zacznijmy od początku. Wbrew pozorom tego, co widzicie tutaj u mnie na głowie i tego w ogóle, jak jestem ubrany, nie jestem w Polsce, jestem na Gran Canaria. Ale zabrałem Was w góry, a dokładnie tutaj za mną mamy taki dziubek, już widać. Jest to nie najwyższa góra, ale moim zdaniem najciekawsza. Nie wiem, czy w ogóle to, co zaplanowałem, wypali. Idę zobaczyć. Na razie pogoda się trochę polepszyła. Jak widać, można się opalać w styczniu na Gran Canaria, ale raczej na południowym wybrzeżu, a nie w górach. Może i czasami w górach też, natomiast teraz niestety pogoda jest jaka jest. Jest taka gęsta mgła, silny wiatr, a nawet deszcz. Tu zresztą cały szlak, którym idę, jest mokry. Jest taki wilgotny. Widoki bajka. Widoki tutaj zapierają dech w piersiach. Małe domki gdzieniegdzie, a wokół nich strzeliste góry. Wysokie i robiące na pewno duże wrażenie, ale nie takie jak na Teneryfie. Nie tak wysokie przynajmniej. Tam takich gór 2000 i powyżej jest sporo, a nad nimi króluje Teide, który udało mi się w bardzo trudnych warunkach zdobyć w nocy. Na szczycie byłem z flagą mojego miasta o wschodzie słońca. Było naprawdę pięknie, fajne przeżycie. No, tam było nie tylko trudne wchodzenie, wiatr, pył wulkaniczny, ale też ciśnienie. Tutaj tego nie ma. Roque Nublo ma 1813 metrów, ponad dwa razy niższy niż Teide. Tutaj nie odczuwamy zmiany ciśnienia, zmiany tej wysokości. Ja przynajmniej na takiej wysokości tego nie odczuwam. Roque Nublo to też druga co do wielkości góra, co do wysokości góra na Gran Canaria, bo pierwsza to Pico de las Nieves. Tam jest ponad 1900 metrów, też nie ma 2000. Ale wybrałem tą, bo ta jest taka bardzo charakterystyczna. Często pojawia się na pocztówkach. No, ma coś w sobie. Te dwa dzyndzle wystające. Właściwie nie wiem, czy to jest kopa, czy to już można zaliczyć jako szczyt. Wiatr tutaj na górze tak mocno wieje, że ta pogoda zmienia się jak w kalejdoskopie. To raz góry są w chmurach, a za chwilę za nimi widać niebiesiutkie niebo. No właśnie, teraz wychodzę z takiego zakrycia, bo tak to byłem troszeczkę tutaj na tym szlaku za mną przykryty takim zboczem i to powodowało, że tego wiatru tak nie odczuwałem. Być może zaraz zawrócę. Dość o górach, ja dzisiaj przyszedłem polatać i wziąłem ze sobą Romę, już GoPro ma założone. Mam ze sobą tutaj na wyjeździe dosłownie 6 pakietów i tyle. Dzisiaj mam naładowanych, chociaż nie wiem, czy tu chociaż jeden wylatam, właśnie z uwagi na pogodę. Dzisiaj, jeżeli Roque Nublo nie wyjdzie, bo mam coraz bardziej mam takie przeczucia, coraz więcej wątpliwości. Ale zasuwa ten wiatr tutaj. Nie, to jest nierealne. O Jezu. Ledwo stoję. Ale te chmury zasuwają. Znajdę jakieś miejsce niżej, równie malownicze. Tak już bardziej granatowo, więcej chmur. A wracając do latania, już trochę tutaj na Gran Canaria polatałem również w fajnych miejscach, bo tych miejsc na Gran Canaria jest naprawdę sporo.
podejście praktycznie jak w Tatrach. Kamienie, błotko, zimno, chmury, wiatr. Nie ma lekko, ale chyba się zbliżam albo do Roque Nublo, albo do innych ciekawych formacji skalnych. Nie, te skały to jeszcze nie Roque Nublo, ale powiem wam, że jestem już z siebie dumny, ile przeszedłem. Ostatnio nie jestem w formie, trochę się wręcz zapuściłem i dawno nie chodziłem po górach, dawno nie biegałem, a szedłem dosyć wysoko. Ale jeszcze kawałek przede mną i to dosyć stromo. Hola. Jeszcze kawałek. Cały czas we mgle generalnie. Olbrzymia wilgoć, no więc tak to wygląda. To ujęcie nagrywam już telefonem. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, bo do plecaczka schowałem aparat i byłoby dużo zachodu, żeby teraz to wyjmować, a chciałem wam to pokazać. Takie skałki. W tamtą stronę powinno być Roque Nublo. Pewnie jest gdzieś za tymi chmurami. Jak widzicie sami, te chmury są tak dosyć tragiczne. Już język plącze. No, ale i tak sporo przeszedłem. No i tutaj taki płaskowyż, kurczę. Mnóstwo kałuż. Ale spróbuję jeszcze kawałek dalej podejść. Zobaczymy, co tam dalej jest. Opłacało się. Roque Nublo. Ale jaja. Nawet trochę nieba wychodzi. Co nie oznacza latania. Bo wieje tu strasznie. Dlatego jestem w chmurach. Tak jak Roque Nublo. Tak naprawdę z tego miejsca nie widzę już miejsca, z którego przyszedłem. Szedłem za skały Roque Nublo. I widzę, że trochę się przejaśniło, ale słuchajcie, wiatr, który rozepchał te chmury, jest tak silny w porywach, nie wiem, myślę, że może i stówę, że powiem wam, że się troszeczkę obawiam od Padziedona mimo wszystko, ale widoki zarąbiste po prostu. Może faktycznie, może jednak. Kurde, ale to kusi. Jeden pakiet. Już chyba tylko tak dla zasady. Na piści. Na Gran Canaria jestem. A zmarzłem jak cholera. Masakra ten wiatr. Powiem wam, że miałem cykora. No ale chciałem, żeby chociaż na jakimś tam ujęciu to Roque Nublo się pojawiło. Ja pierdziele. Ledwo utrzymałem telefon. Znajdę jakieś na pewno zaraz inne miejsce, niżej i coś tam polatamy.
No i tak, jeszcze jedno miejsce, jeszcze jedno miejsce i wylądowałem tutaj. Gdzieś w oddali widzę wydmy Dunas. Notabene miałem już dwa podejścia do wydm, ale wiatr był taki, że po prostu masakra. Już abstrahując od samego wiatru i walki kładem w powietrzu, sam piasek po prostu wlatywał absolutnie wszędzie. Nie mówię, że nie będę próbował. W sumie, mimo że tutaj wiatr wieje, to tutaj latało mi się na końcu najlepiej. Nie wiem, czym było to spowodowane, a może już taki luz. Miejscowy pan na skuterze z plecakiem, za którym przez chwilę poleciałem. Chyba się zdenerwował, wolałem z nim dłużej nie dyskutować. Powiedziałem sorry i skończyłem temat. Jakie wnioski z dzisiejszego dnia? Przede wszystkim trzeba mieć szczęście do pogody. U mnie z tym jest różnie, no ale nie mam co narzekać. Coś tam jednak polatałem. Na pewno przydałby się long range. Może na tym nowym systemie cyfrowym O3 od DJI-a, no tak, żeby móc trochę dalej jednak polecieć w takich okolicznościach przyrody, w takim krajobrazie, bo jednak tutaj momentami gdzieś tam już ten zasięg wizji spadał. Crossfire daje cały czas radę, no ja już powoli wracam i będę się relaksował trochę po tym emocjonującym dniu. Bo to koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, bo wiatr cały czas wieje dosyć mocno. Może nie tak jak w górach, ale cały czas utrudnia życie. Kto jeszcze nie zasubskrybował mojego kanału, to teraz jest świetny moment, żeby to zrobić. Znajdziecie tu wiele ciekawych rzeczy, tutoriali czasami testów, recenzji, a czasami takich przygód jak chociażby ta. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!